Nazywam się Jakub Grubarczyk, reprezentuję firmę Servistal. Jesteśmy niezależnym serwisem stalowym, firmą rodzinną. Rozpoczęliśmy działalność w Ełku w 2001 roku. Niezależnie kupujemy i niezależnie sprzedajemy. Wszystko przetwarzając, jesteśmy liderem branży w wyrobach płaskich. Nasza decyzja o budowie nowoczesnego centrum laserowego powstała w wyniku badań rynku. Trochę była odpowiedzią na potrzeby klientów, ale również wyprzedzająco staraliśmy się te potrzeby odgadnąć. I dlatego też zdecydowaliśmy się, żeby jednak kolejne etapy przetwórstwa również w naszym serwisie stalowym oferować klientom. Unikalnym produktem, który oferujemy, jest blacha Flatinium. Jest to blacha, którą cechuje idealna płaskość oraz redukcja naprężeń wewnętrznych w całym przekroju. Dążymy do utrzymania idealnej płaskości również po cięciu laserem. To sprawia, że idealnie nadaje się do dalszych procesów produkcji. Wyboru partnera do rozwoju staraliśmy się dokonać profesjonalnie. Tak samo jak szukamy materiału, surowców na całym świecie, również na całym świecie szukaliśmy dostawcy technologii i partnera do rozwoju nowej gałęzi działalności firmy. Po przeglądzie wszystkich możliwych producentów na świecie, wielu wizytach na targach i weryfikacji ofert, parametrów, możliwości, ale też badając opinię użytkowników, wybraliśmy firmę Eagle, dlatego że wydała nam się nie tylko oferującą najlepsze rozwiązania, ale też wiarygodną, polską, rodzinną, podobnie jak my. W firmie Eagle również właściciel jest zaangażowany bezpośrednio w działalność bieżącą firmy, podobnie jak u nas, stąd też zdecydowanie większa łatwość w komunikacji, w przepływie informacji i idei. Zdecydowaliśmy się od razu na zakup 4 wycinarek z pełną automatyzacją, które trafiają do nas i są instalowane systematycznie. Jednocześnie jedno już wiemy, że kolejne 4 to będzie kwestia najbliższego czasu. W przyszłości zamierzamy kontynuować rozwój Centrum Techniki Laserowej w Ełku razem z marką Eagle. Nasza dotychczasowa współpraca układa się bardzo dobrze i wierzę w to, że w przyszłości będziemy w stanie zrobić wiele ciekawych rzeczy razem.